Mamy daną pewną macierz A. i Naszym zadaniem jest znalezienie macierzy do niej odwrotnej. No i zrobimy to taką metodą, że weźmiemy sobie taką macierz rozszerzoną. Tutaj będzie A, tutaj będzie macierz jednostkowa dopisana do niej z prawej strony i wykonamy redukcję wierszową na całej tej dużej rozszerzonej macierzy i ta redukcja wierszowa doprowadzi nas do takiej postaci, w której będziemy mieli tutaj z lewej strony postać zredukowaną macierzy A, czyli macierz jednostkową. Do tego dążymy. I wtedy, jeżeli to zrobimy, to tutaj po prawej stronie Wyjdzie nam macierz A do minus -1, macierz odwrotna do A. No i uzasadnienie tej metody, ja pokazywałem w poprzednim filmie, no a teraz przećwiczymy sobie to na konkretnym przykładzie. Więc zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, żeby zobaczyć, jakie jest uzasadnienie dla działania tej metody. No to napiszmy teraz tę macierz rozszerzoną A1. No to tutaj będziemy mieli tę naszą macierz. No i piszemy po kolumny, po kolei kolumny. Minus 1, jed, minus 1, 1, potem mamy minus 1, 2, 1, minus 1, 3, 4 i dalej idą kolumny macierzy jednostkowej, czyli 1 0 0 0 1 0 0 0 1. No i wykonujemy teraz rzeczywiście redukcję wierszową na tej macierzy, czyli na całych tych takich długich wierszach, które się składają z sześciu elementów. No to w pierwszym kroku tutaj co musimy zrobić? No powiedzmy, że chcę się pozbyć tych dwóch elementów, czyli je wyzerować. No to w tym celu przepiszę bez zmian cały ten pierwszy wiersz. Czyli tutaj będę miał 1 minus 1 1 1, 0, 0. Cały ten pierwszy wiersz się nie zmieni. Natomiast ten drugi wiersz i trzeci, no to będą odpowiednie kombinacje. To, żeby tutaj dostać 0, no to muszę ten, pierw ten drugi wiersz. Zastąpić taką kombinacją, że do drugiego wiersza muszę dodać pierwszy wiersz i tutaj będzie 0. Na no co to będzie dla pozostałych elementów oznaczało? No tutaj będziemy mieli 0. Tutaj mam minus 1 plus 2 to jest 1, minus 1 plus 3 to jest 2. Teraz 1 dodać 0 to jest 1, 0 dodać 1 to jest 1, 0 dodać 0 to jest 0. Aby tutaj się wyzerowało, no to muszę ten trzeci wiersz zastąpić taką kombinacją, że do trzeciego wiersza odejmę wielokrotność tego wiersza ze współczynnikiem minus 1, czyli muszę odjąć pierwszy wiersz od trzeciego, czyli tutaj będę miał wtedy 0, tutaj mam minus 1 razy minus 1 to jest plus 1, dodać 1 to będzie 2, tutaj znowu jest minus 1 razy minus 1, czyli 1 dodać 4 to będzie 5, tutaj mam Minus 1 razy 1, dodać 0, to będzie minus 1. Tutaj będę miał 0, bo mnożę minus 1 przez 0. to też minus 1 mnożę przez 0, dodaj do 1, czyli mam 1. No i to jest pierwszy krok tej redukcji. No i teraz jedziemy dalej z tym redukowaniem. Czyli teraz to będzie równoważne wierszowo takiej macierzy. No i tym razem będę się chciał... Pozbyć tych elementów, wyzerować te elementy tutaj, no bo ja dążę do tego, żeby tutaj dostać macierz jednostkową po lewej stronie. No to na razie przepiszę bez zmian ten środkowy wiersz i będę jego wielokrotności dodawał do pozostałych wierszy. No i muszę pamiętać, że to jest cały ten długi wiersz, który muszę przepisać. Tak, to jest cały ten długi środkowy wiersz przepisany. No i teraz, żeby dostać tutaj zero, to muszę po prostu ten wiersz numer 1 zastąpić. Taką sumą, że do pierwszego wiersza dodam wiersz drugi, i wtedy tutaj będzie 1, tu będzie 0, 2 odjąć 1, no to będzie 1. Tutaj mam 1 plus 1, czyli 2. 1 plus 0 to jest 1, 0 plus 0 to jest 0. Żeby tej, tę dwójkę wyzerować, no to muszę ten trzeci wiersz zastąpić taką kombinacją, że muszę od trzeciego wiersza odjąć dwa razy pierwszy wiersz i co mi wtedy wyjdzie No tutaj wyjdzie 0, tu wyjdzie 0. Teraz minus 2 razy 2 to jest minus 4, dodać 5 to będzie 1. Tutaj mamy teraz minus 2 razy 1 to jest minus 2, dodać minus 1 to będzie minus 3. Później mamy minus 2 dodać 0 to jest minus 2, i 0 dodać 1 to jest 1. No i widać, że to już będzie teraz ostatni krok tej redukcji, w którym wyzerujemy te dwa elementy macierzowe, czyli ta macierz będzie równoważna takiej macierzy. I teraz, żeby to uzyskać, to ja przepiszę ten ostatni wiersz bez zmian, i ten ostatni wiersz będziemy mnożyć przez odpowiednie liczby i dodawać do dwóch pozostałych tak jak to się robi przy redukcji wierszowej. Czyli tutaj będę miał taką dużą macierz rozszerzoną. Ja tu piszę tę kreskę, żeby pamiętać później, która część czemu odpowiada. No to teraz, żeby tutaj wyzerować ten element, gdzie jest dwójka, może zacznijmy od góry, żeby wyzerować tę jedynkę, no to muszę po prostu od pierwszego wiersza odjąć ten trzeci wiersz. Czyli tutaj mamy jeden, nic się nie zmienia, bo od jedynki odejmujemy 0, tutaj też się nic nie zmieni. Od 0 dojmujemy 0. Tutaj mamy 1 odjąć 1, czyli będzie właśnie 0. Tutaj mamy 2 odjąć minus 3, czyli 2 dodać 3 to będzie 5. Tutaj mamy 1 odjąć minus 2, czyli 1 dodać 2, czyli 3. A tutaj będzie 0 odjąć 1, czyli minus 1. No i teraz, żeby wyzerować ten element macierzowy, tę dwójkę, no to muszę ten drugi wiersz zastąpić taką kombinacją, że do drugiego wiersza muszę, muszę właśnie odjąć od drugiego wiersza dwa razy wiersz trzeci. Ja tutaj zapisuję, co robię, żeby można było sobie, w razie czego samodzielnie odtworzyć. Tak na, na, na ogół nie musimy tego pisać. No ja to piszę właśnie tutaj, żeby każdy mógł sobie odtworzyć to rozumowanie, jak chce. No i teraz popatrzmy. Czyli tutaj będzie tak, 0 odjąć 0 no to będzie 0, 1 odjąć 0 to będzie 1. No i tutaj mamy 2 odjąć 2, no to jest właśnie 0. No, czyli dostaliśmy już macierz jednostkową, tak jak chcieliśmy, Ale zobaczmy, co tutaj. Wyjdzie, bo to jest to, co nas najbardziej interesuje, bo tutaj nam wyjdzie ta macierz odwrotna. Czyli mnożę ten trzeci wiersz przez minus 2. Minus 2 razy minus 3 to będzie 6, dodać do 1 to będzie 7. Minus 2 razy minus 2 to będzie 4, dodać do 1 to będzie 5. No i minus 2 razy 1 to jest minus 2, dodać do 0 to będzie minus 2. No to widzimy, jaka wyszła nam ta macierz odwrotna. No macierz odwrotna to jest dokładnie to, co wyszło tutaj po prawej stronie. To jest a do minus pierwszej. Tutaj, tak jak chcieliśmy, dostaliśmy macierz jednostkową. To jest macierz jednostkowa, czyli to co miało być. I jeżeli tutaj nam się uda wyprodukować za pomocą tych operacji na wierszach macierz jednostkową, to to co wychodzi tutaj jest macierzą odwrotną. Zachęcam cię, możesz Sprawdzić, to, czy to się zgadza, wziąć tę macierz, która tutaj wyszła, pomnożyć przez macierz A i sprawdzić, że to wyjdzie macierz jednostkowa. Takie sprawdzenie zawsze warto zrobić. A jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, dlaczego ta metoda działa, no to zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, gdzie to jest dokładnie uzasadnione.